Była także i u Jasnowidza. Jasnowidz powiedział, że... Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego kryminalnego patrolu. Dzisiaj jesteśmy w Niepołomicach. W tym momencie za chwilę przejedziemy kilka kilometrów dalej, ale zaczynamy od Niepołomic. Również i dlatego, że dla tych, którzy nie mają możliwości, chcemy pokazać chociażby ten piękny zamek za nami, miejsce, gdzie przyjeżdżał chociażby król Zygmunt Stary, królowa Bona. No takie miejsce też odskocznia do polowań tutaj w Puszczy Niepołomickiej, więc kawałek historii, jak będziecie mieli okazję, to oczywiście zapraszamy. Ale chcemy też powiedzieć o sprawie no, smutnej, dlatego że tutaj niedaleko, kilka kilometrów dalej w Woli Zabierzowskiej mieszkał wtedy 25-letni Mariusz Perdek. Ten chłopak zaginął. Zaginął, jak zacząłem czytać materiały w tej sprawie, w takich dziwnych, zagadkowych okolicznościach. Sprawa, która daje do myślenia. Sprawa, która jest, powiedziałbym, jakaś niezwykła. Mówiłem Wam o tym, że każdego roku w Polsce ginie kilka tysięcy osób. Około 2000 osób ginie na zasadzie takiej, że wczoraj człowiek był, a dzisiaj go nie ma i nie wiadomo, co się z nim stało. To jest dokładnie taka sprawa. Mariusz wyszedł i ślad po nim zaginął. Zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Życie Mariusza nie jest takie proste, dlatego że ma jeszcze trójkę rodzeństwa. Ojciec jest alkoholikiem. Wiadomo, z alkoholikiem żyje się trudno. Natomiast mają mamę i ta mama otacza ich taką opieką, daje im serce, daje im możliwość uczenia się, opiekuje się nimi. I tutaj pod tym względem mają zapewnioną pewnego rodzaju i właśnie opiekę i troskę ze strony mamy, ale żyje się raczej ciężko. Nic dziwnego, że Mariusz idzie do podstawówki, potem do gimnazjum, potem bardzo szybko chce się usamodzielnić, po prostu pójść do pracy po to, żeby mieć pieniądze. I tak się rzeczywiście dzieje. Idzie do pracy i ma się różnego rodzaju zajęć. Pomimo choroby ojca, w jakiś sposób udaje im się zarobić czy odłożyć pieniądze na tyle, że rozbudowują ten dom. Także sytuacja wygląda w ten sposób, że najstarsza siostra Beata mieszka na górze wraz z mężem. Wszyscy pozostali mieszkają na dole. Te kontakty z rodzeństwem Mariusz ma dobre, ale najlepsze właśnie z Beatą, chociaż Beata jest o 11 lat starsza. Mieszkają, funkcjonują. No, pierwsza tragedia pojawia się w roku 2009. Wtedy niestety walkę z rakiem przegrywa mama i umiera. No to potęguje jeszcze prawdopodobnie wszystko to, co dzieje się z ojcem. O ile można powiedzieć, że pił dużo, no to pije jeszcze więcej. Natomiast rodzeństwo trzyma się razem i razem mieszkają, gospodarzą i układa się to w miarę dobrze. Jest 19 stycznia, Beata wtedy idzie do pracy, schodzi od siebie z góry, idzie jeszcze na dół, gdzie mieszka Mariusz, ale Mariusz od pewnego czasu mieszka właśnie na dole ze swoją dziewczyną, to jest Klaudia. Klaudia jest dużo młodsza od Mariusza, ma zaledwie 17 lat, Mariusz 25 i to jest związek taki, powiedziałbym, raczej bardzo burzliwy. Na zasadzie takiej, że kłócą się, rozchodzą, potem się znowu schodzą i jest wszystko dobrze. Po tych takich rozstaniach, których były co najmniej dwa, Mariusz ciął się również, przecinał sobie nadgarstki, ale wygląda na to, że to była bardziej taka manifestacja, bardziej zwrócenie na siebie uwagi niż rzeczywiście chęć popełnienia samobójstwa. To jest właśnie taki moment, że Klaudia znowu się wyprowadza. Mariusz mówi do swojej siostry Beaty, że znowu rozstają się z Klaudią, że Klaudia się wyprowadza, że pakuje swoje rzeczy i że po prostu za chwilę wyjedzie.
Wygląda na to, że nie bardzo się przejmuje tym kolejnym rozstaniem, że to już należy do takiego porządku dziennego, że to jest któryś raz. Nie było widać po nim specjalnego ani zdenerwowania, ani przejęcia się tym wszystkim. No i po prostu Beata idzie do pracy, Mariusz zostaje, Klaudia się pakuje i tak to mniej więcej wtedy wygląda. I nic się nie dzieje do godziny mniej więcej 17. Przypominam, że to jest 19 stycznia 2015 roku. I wtedy Beata, siostra Mariusza, dostaje dziwny telefon. Dzwoni Klaudia i Klaudia mówi do Beaty, że Mariusz chyba nie żyje, bo on nie odbiera od niej telefonu. No oczywiście Beata roztrzęsła się, zdenerwowana, nie czekała dłużej, rozłączyła się, wykręciła numer do Mariusza, a ten od razu odebrał. No, ucieszyła się oczywiście, mówi mu, czy wszystko w porządku. On mówi, że tak, że wszystko w porządku, nic się nie dzieje. Więc Beata rozłączyła się, ale jakiś taki chyba miała wewnętrzny niepokój. Pewnie ten pierwszy telefon ją zdenerwował. Mniej więcej około 18, a więc godzinę później, znowu dzwoni do Mariusza. I ten znowu odbiera. Mówi, że no nic się nie dzieje, że właśnie idzie do swojego kolegi. Kolega pracuje w sklepie tutaj w Niepołomicach. Będzie u niego jakiś czas i po prostu do domu wróci. Ale Beata w dalszym ciągu jest niespokojna. Około 20 wykręca ponownie. Mariusz znowu odbiera, mówi, że jest wszystko w porządku. No nigdy wcześniej tak często do niego nie dzwoniła, ale trudno się dziwić. Po prostu ten pierwszy telefon o 17 wyprowadził ją z równowagi. I możemy powiedzieć, że do tego momentu, a więc do około 20, znowu nic ważnego się nie wydarzyło. Jest to około 20. No Mariusz cały czas jest w sklepie u swojego kolegi, rozmawiają. Mariusz mówi mu o tym, że rozstał się z dziewczyną, ale ma też plany, takie bardzo fajne plany życiowe. Chce bowiem jechać do Norwegii, tam ma już załatwioną pracę, ma wyjechać lada moment wraz z kolegą. No i ta rozmowa toczy się tam jakiś czas, mniej więcej około godziny. Po 20 Mariusz wychodzi od kolegi właśnie z tego sklepu. To widać, że wychodzi, dlatego że tam jest monitoring, widać zapis z kamery. Mariusz wychodzi, jest, powiedziałbym, spokojny, nawet wyluzowany i nie widać po nim żadnego napięcia. Mówi, że będzie wracał do domu i wyszedł. Teoretycznie miał iść na przystanek autobusowy i jechać właśnie do domu. I tutaj w zasadzie ten ślad się urywa. Wiemy jeszcze, że około 21.30 przez most jedzie sąsiadka Mariusza, jedzie busem, wraca po prostu do domu i widzi Mariusza, jak stoi na moście i rozmawia z kimś przez telefon. No nie ma wątpliwości, że to jest Mariusz, dlatego że sąsiadka podaje szczegóły ubioru. No wiemy, że to jest właśnie on. Beata znowu dzwoni do Mariusza, to już jest po godzinie 20. W tym momencie on już nie odbiera. Około 22 włącza się już skrzynka pocztowa, ale sam Mariusz telefonu już więcej nie odebrał. Beata zaniepokojona zaczyna szukać, przyjeżdżają tutaj nad Wisłę, szukają, powiadamiają policję. Przy okazji jeszcze Beata dowiaduje się, że tutaj w takich starych barakach mieszkał bezdomny. Poszli do tego bezdomnego. On mówi, że faktycznie słyszał jakąś głośną rozmowę, a w zasadzie kłótnię około 1 w nocy. Prawdopodobnie, jak stwierdził, to była rozmowa przez telefon, ale nie wiemy, czy to dzwonił Mariusz, czy zbieg okoliczności, czy też zupełnie inna osoba. Możemy zakładać, że rzeczywiście Mariusz no, był w tym czasie, czyli jeszcze około 1 na tym moście, ale to jest tylko taka hipoteza.
Policja nie lekceważy sygnału, od razu na nogi są postawione patrole, rozpoczynają się poszukiwania, poszukiwania brzegów Wisły, no ale dosłownie nic, śladu po Mariuszu nie ma. Co się stało? No, nie było wiadomo. Trwały poszukiwania bez rezultatu, ale niczego w tym momencie nie dały. Oczywiście najbardziej logiczną taką hipotezę przyjęto na początku było to, że Mariusz stoi po prostu na tym moście i z tego mostu mógł skoczyć, no, mógł popełnić samobójstwo, jak gdyby miał motyw, bo przecież tego dnia zerwał z dziewczyną, czy w zasadzie ona zerwała z nim. Druga możliwość, że jakiś wypadek, potknął się i rzeczywiście spadł. Ale przeszukano tutaj brzegi Wisły, jeździli policjanci, chodziła rodzina. Wisła w tym miejscu jest dosyć wąska. Wydaje się, że przy tego typu poszukiwaniach na taką skalę, no to ciało, jeżeli tam było, to rzeczywiście powinno być widoczne. W którymś momencie powinno także wypłynąć, chociaż bywa i tak, że ciało gdzieś zaczepi się, chociażby jakiś konar na dnie, no i nigdy już nie wypłynie i śladu po nim nie będzie, ale to jest rzadka sytuacja, zwykle po kilku dniach, tak mniej więcej po około 9 dniach ciało samo wypływa. Oczywiście rodzina nigdy nie uwierzyła w to, że Mariusz zginął, że Mariusz nie żyje. Wciąż poszukuje go jako żywego. W mieście rozwieszano plakaty. W dalszym ciągu tak się dzieje, że te plakaty są rozwieszane nie tylko w Niepołomicach, ale także i w Zabierzowie Bocheńskim. I tu dziwna sytuacja. Za każdym razem ktoś te plakaty zrywa. Dlaczego? Czasami bywa i tak, że plakaty zrywa ktoś dosłownie w ciągu tego samego dnia. Tak jakby widok Mariusza ze zdjęcia no kogoś wyjątkowo raził albo też powodował chociażby wyrzuty sumienia. Rodzina prosiła również o to, żeby tych plakatów nie zrywać. Pomimo tego apelu w dalszym ciągu ktoś po prostu te plakaty usuwa. W zasadzie przez pół roku no, niewiele się działo, te poszukiwania oczywiście trwały. Dziwne było to, co wydarzyło się w czerwcu 2015 roku. Wtedy Beata dostaje telefon. Okazuje się, że dzwoni Sławek. Sławek to jest kolega Mariusza, który mieszka gdzieś na Podkarpaciu. I Sławek mówi, że chciałby do telefonu poprosić właśnie Mariusza. Beata zdenerwowana mówi, no ale Mariusza nie ma. Mariusz zaginął w styczniu tego roku. Na co Sławek? Jak to zaginął? Przecież dzwonił do mnie gdzieś mniej więcej w marcu, w kwietniu tego roku. Beata mówi, że to niemożliwe, ale dzwonił z jakiego numeru? Na co Sławek mówi, że ma ten numer, tylko ma w starej karcie i jej ten numer po prostu da. Beata czekała, dopiero następnego dnia Sławek zadzwonił i dał jej rzeczywiście ten numer. No, dostała numer telefonu, z którego dzwonił teoretycznie jej brat, który zaginął pół roku wcześniej. Zastanawiała się, co z tym zrobić. W sumie podjęła decyzję słuszną. Przekazała numer policji. Ale tutaj za chwilę znowu zadzwonił Sławek i mówi, że on tej karty nie ma, żeby wyrzuciła ten numer telefonu. No jest po prostu jakiś w tym wszystkim dziwny. Policja później przesłuchała Sławka i Sławek potwierdził to wszystko. A więc, że do niego dzwonił rzeczywiście Mariusz, że było to na przełomie marca, kwietnia, a więc już po jego zaginięciu, mało tego, podał również szczegóły tej rozmowy, no takie szczegóły, które rzeczywiście były wiarygodne. Otóż Mariusz miał powiedzieć, że już nie mieszka z rodziną, że wyprowadził się do Krakowa,
że rozstał się także ze swoją dziewczyną i chciałby się z nim spotkać. Nie chcę mu podać adresu, czyli Sławkowi. Dopiero jak się tamten zdecyduje na to, że się z nim spotka, to wyjdzie po prostu po niego i razem już pójdą do mieszkania, gdzie w tej chwili mieszka. No to były szczegóły, które no, na dobrą sprawę mógł znać albo Mariusz, albo ktoś z jego najbliższego otoczenia. I Sławek w dalszym ciągu się upierał, że dokładnie tak było. Sprawdzono oczywiście ten numer telefonu, który podał Sławek, no ale ten numer był już nieaktywny od dłuższego czasu. To były jeszcze czasy, kiedy nie trzeba było rejestrować każdego numeru, więc każdy mógł mieć numer i taką kartę, więc de facto nie było wiadomo, do kogo ten numer należy, no i w dalszym ciągu oczywiście tego nie wiadomo. Dziwne było sam telefon i dziwne było to, że Sławek właśnie wtedy tak zadzwonił. Sprawa Mariusza wciąż jest niewyjaśniona. Beata oczywiście cały czas go szuka, cały czas wspólnie z mężem rozwieszają plakaty, o których mówiłem, że w dziwny sposób znikają. Oczywiście jest aktywna w mediach społecznościowych, była także i u Jasnowidza. Jasnowidz powiedział, że Mariusz został zamordowany, że kiedy zszedł właśnie z tego mostu, został uderzony w głowę i potem ciało jego zostało zabrane i gdzieś ukryte. Oczywiście jest to wersja, jest to hipoteza, jest to wizja jasnowidza, możliwa, ale czy tak było, trudno to w tej chwili powiedzieć. Te poszukiwania myślę, że będą trwały jeszcze dłuższy czas, tak długo, jak będą jakieś możliwości trafienia na ślad Mariusza. Jest zastanawiające i wszystko jest w tej chwili możliwe. Czy Mariusz popełnił samobójstwo, czy też uległ jakiemuś nieszczęśliwemu wypadkowi? No przecież nie możemy wykluczyć, że idąc przez ten most, gdzie jak widzicie ruch jest olbrzymi, ktoś go na przykład potrącił, włożył ciało do samochodu, wywiózł i gdzieś ukrył. Czy jest możliwe, że Mariusz żyje? No, wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, ale sam ze swojego doświadczenia znam przypadek, gdzie wspólnie z jednym z dzielnicowych weszliśmy do węzła ciepłowniczego. To są oczywiście rury, które idą, są zabudowane w takiej otulinie. Tam są wysokie temperatury i tam zwykle zimują bezdomni. I w czasie jednej z takich, nazwijmy to, wizyt dzielnicowy sprawdził człowieka, który tam był. Okazało się, że on od kilkunastu lat jest poszukiwany przez rodzinę, że rodzina go po prostu szuka, martwi się o niego. I ja w którymś momencie mówię do niego, no człowieku, mieszkasz tutaj w tym węźle ciepłowniczym, gdzieś tam nie dojadasz, jesteś brudny, a rodzina na ciebie czeka. A on mówi, no ale zerwałem z nią kontakt i to jest moje życie. No bywa oczywiście i tak. I taka możliwość również w tej sprawie istnieje. Beata oczywiście wciąż szuka swojego brata i będzie szukała. Nie możemy wykluczyć i tak czuję bardziej niż wiem w tej sprawie, że może tutaj być jakaś grupa ludzi, którzy wiedzą więcej, sporo więcej na temat zaginięcia Mariusza, że to jest swego rodzaju taka właśnie zmowa milczenia, jeżeli rzeczywiście są tacy ludzie, a mogą być, bo dlaczego ktoś miałby chociażby zrywać te plakaty, dlaczego je po prostu usuwają, więc jeżeli jest taka grupa, to na pewno coś wie. Być może są osoby, które mogą pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy. Często w tego rodzaju historiach, a to się powtarza,
Rodzina wie, że doszło do nieszczęścia, ale jak to zwykle bywa i tak często mówią, chcieliby 1 listopada, w Dzień Święta Zmarłych, po prostu zaświecić świeczkę na grobie tej osoby. I to jest zupełnie zrozumiałe. Jeżeli możecie pomóc Beacie, to po prostu to zróbcie. Oczywiście oglądajcie nasz kanał. Na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek. Zawsze Was zapraszamy również do oglądania odcinków, które już były. Dzisiaj Was zachęcam do obejrzenia odcinka o zaginionym, również zaginionym Krzysztofie Królu. To jest ten kierowca, który wyjechał w ostatnią trasę. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że zgłosiła się do nas pewna osoba, że pojawiły się pewnego rodzaju informacje. Ja przekazałem te informacje do policjantów z Archiwum X w Krakowie. Być może po prostu się przydadzą. No, dziękujemy za te informacje. A dzisiaj to tyle. No i oczywiście trzymajcie się.